W kalendarzu dzisiaj jej święto. W tym roku jednak wygląda ono zupełnie inaczej. Jak widać po uprawach i ogródkach działkowych, rozpoczęła świętowanie swoich imienin znacznie wcześniej. Zimna Zośka, bo o niej mowa dzisiaj jak najbardziej jest gorąca. Zdążyła jednak wyrządzić wiele strat, ale o tym opowie już Magda Sincewicz. Tu kwitną, a tutaj zmarzły. Wystarczyła jedna noc i spory przymrozek, bo aż z minus 7 stopniami, by to, co zaczęło rozkwitać, zmarzło. Normalnie winę zwalilibyśmy na nią, zimną Zośkę. Ta jednak w tym roku pokazała swoje inne oblicze. W zasadzie to przed zimnej Zośki nie sadziło się pomidorów, nie? Ani nic się nie siało w ogródku. A w tej chwili to było miesiąc wcześniej, nie? Był upał. Później była zimna Zośka, a teraz znowu jest lato, nie? Jest i choć promienie słoneczne pozwalają rosnąć temu, co jeszcze się nie rozwinęło, to nie uratują już tego, co poszło na straty. I mimo, że pogoda przecież bywa nieprzewidywalna, to wciąż nas to zaskakuje. W zeszłym roku wszystko było później, a w tym roku jakoś tak szybko się przyroda obudziła. Obudziła i obrodziła. Stąd o wiele wcześniej możemy cieszyć się jej owocami, zarówno na działce, jak i na bazarze, jak choćby słynnymi już czereśniami. W tym roku ich cena waha się od ponad 20 do prawie 70 zł. W zeszłym tygodniu to były z Urugwaju, to były drogie czereśnie. Nie wiem, jak z naszymi będzie, bo podobno jest dużo wymarzniętych drzewek. No, a to są akurat węgierskie. Widocznie tam lepsza pogoda. A może nie wierzą tam po prostu w zimnych ogrodników i nią, zimną Zośkę. W ten czas jest wyż na północy, nad Atlantykiem, a niż nad Rosją. Ponieważ wyż kręci się zgodnie z wskazówkami zegara, a niż przeciwną stronę, czyli się to wszystko zaziemia, jest taka maszyna, która zasysa to zimne powietrze. W tym roku mieliśmy z tym zjawiskiem do czynienia 3 tygodnie temu. No i sadownicy, szczególnie producenci winogron, mieli poważny problem. I tutaj jesteśmy przy drzewie, gdzie właśnie 3 tygodnie temu, no o, zrobiło się coś takiego. Wyglądało, że to drzewo padnie, no ale ono jest silne i proszę bardzo, odrasta. No ale już owoców nie będzie. Zgodnie z przysłowiem Święta Zofia kłosy rozwija, pozostaje mieć zatem nadzieję, że pojawią się one w przyszłym roku.